Nie mów nigdy, że nie uda się przejść przez tamten most na ten drugi brzeg, że tak musi być, no bo tak już jest. Słuchaj serca i przed siebie idź. Nie pozwalaj, by ktoś ci lepił świat z gliny, która jest pozbawiona barw. Pozwól słońcu grzać, wodzie rzeźwić cię. Śpiewaj i tańcz, śpiewaj. Śpiewaj i tańcz. Ra 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 ra. 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 Ra oczekując nic, wszystko cudem jest. Dajesz więcej niż mógłbyś chcieć. Tworzysz nowy świat, pełen ciepłych barw. Śpiewaj i tańcz, śpiewaj. Śpiewaj i tańcz. Ra 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 ra. 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 Śpiewaj i tańcz, 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 śpiewaj i tańcz. Ta ra ra ra, ta ra ra ra, ta ra ra ra. Człowieku, który chce wyjechać z tego kraju, chce wylecieć do Londynu, bo matka Polka go już nie karmi i nie ma za co żyć. Ale w międzyczasie coś się zmienia w jego sercu i sposobie myślenia, jednak postanawia zostać tutaj, docenił tradycję, historię, postanawia się zmagać z życiem tutaj, bo doszedł do wniosku, że wszędzie trzeba żyć i walczyć. Bo to nieprawda, że są jakieś miejsca, gdzie żyje się pod jakimś parasolem, gdzie nie ma problemu. Serce wolności. Brawa, chcecie brawa dać? Lecę chyba do Londynu. Do tych Brytyjczyków synów matka Polka już nie karmi, nie mam za co żyć. Już trzydziestka mnie przegania, a ja ciągle bez mieszkania. Dobrze, że lodówka pełna to rodziców gest. Thank you.
jednak wolę być. No bo wstyd nie zmienia nic. Na kolanach źle się myśli, boli tylko gard. Ja tak nie chcę, nie potrafię. W żyłach płynie laków krew. Wszędzie trzeba żyć i walczyć. Nie, nie poddam się. Nie poddam się. Brytyjczyków synu, co we wrześniu nie pomogli, a tu został gruz. Na tych gruzach budowali dziadek z babcią, no i stali. Miasto, które jak ten Feniks odrodziło się. Odrodziło się. Odrodziło się. Pamiętaj. Pamiętaj. Masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupi cię nikt. Pamiętaj, pamiętaj, masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupi cię nikt. Nie kupi cię nikt. Nie kupi cię nikt. Zaskoczeni tym, co robię, jak piszę, o czym mówię, że tak do czasem wprost, może w prosty sposób, ale po prostu jestem prostym człowiekiem z Podlasia. W prosty sposób żyję, w prosty sposób postrzegam świat. I po prostu zamarzył mi się lepszy świat miłości i wolności, a najlepszy niewolnik to taki, któremu wydaje się, że jest wolny. Dlatego ta piosenka mówi o tym, żeby nikt was nigdy nie kupował za jakieś miedziaki, dolce czy inne funty. Cieszę się, że tutaj jesteśmy razem w Polsce, w kraju i przede wszystkim w mieście, które się podniosło z gruzów. Więc wielkie brawa dla Warszawy. Mowa o Warszawie, położyliśmy taki hymn dla Warszawy i to będzie pierwszy test dla publiczności, no bo daliśmy wam fory na pierwszych dwóch kawałkach. Przy trzecim wypadałoby, żebyście już z nami śpiewali, więc wam nie odpuszczę. Nie zacznę grać dalej, znaczy będę grał cały czas, ale nie będę śpiewał do momentu, kiedy razem nie będziecie ze mną śpiewali refrenu. Refren jest bardzo prosty. Refren to jest, ile liter ma Warszawa? Policzcie sobie. Super, taki jest właśnie refren. 8 liter ma. O! Nieźle wam idzie. Może jak dołożymy muzykę, to się... 8 liter ma! Więc to może ja powiem, o co chodzi. 8 liter ma Warszawa. 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 Moja Wisła. Warszawa, 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 jest jak sen. Ej, 8 liter ma
Wał, kolorowy styl, miasto moje, a w nim ty. Ja dośpiewam słowa lwa. Wiwat, wiwat! Warszawa, Warszawa, Warszawa. Rysio Adamus, który jest tutaj ze mną. Brawa dla Ryszarda, który... Ryszardzie! Brawa dla ciebie teraz są. To jest człowiek, który uwierzył w moją twórczość, w moje piosenki. Znaleźliśmy akordeon. Akordeon z 68 roku. Nieużywany. Ma 48 lat. Kurczę, że każda kobieta się starzała, to jest akordeon. To taki średni żart, okej. Wybaczcie. Co, masz 48? Nie. Okej. Źle się nie starzejesz. No dobra, teraz utwór. O, prawie w oko zestrzeliłem tym. To za ciebie. Albo przez ciebie. Kurczę, szukam swojego sąsiada, ten, który zawsze bimer nie robi z grochu. Miał przyjechać, mówię, dawaj tutaj, bo jeszcze na Pradze nie piliśmy. Ale to po koncercie. Zawsze na koncertach występuję trzeźwy, bo to jest z racji szacunku dla publiki. A dwa, człowiek jak za dużo wypije, tak małpa, plącze mu się język, a ja nie lubię robić z siebie małpy. Po koncercie mogę z siebie zrobić małpę. Dobra, to zaczynamy. Utwór Tęsknię za tobą. Prawda? Nice! Słychać gitarę w ogóle? Słyszycie gitarkę? Dobra. Nie znasz mnie, nie znam cię, ale wiem, kocham cię i tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. Boisz mnie, znam cię, boisz się, nawet chcieć spojrzeć mi prosto w twarz. No bo co, jeśli ja to właśnie ten, co myślał, objął nas. Grałaś mi jeden akt. Przyszła noc, przyszedł
kocham cię, kocham cię. No i chyba znacie refren, co? Raz, dwa, trzy. Tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. O, głośno. Tęsknię za tobą. Nigdy nie tęskniliście za nim? Tęsknię za tobą. Wariacja na temat zakupu nie będzie tanio, ale... Więc tak, zaśpiewamy piosenkę Rata, Renata, Krata, Żywot Frankowicza. Macie jakiś kredyt? Ja mam, czy miałem, już nie płacę. Tylko 4 osoby mają kredyt? Ty masz 3. Praga. Na Pradze nikt nie ma kredytów, żadnych kart kredytowych i tak dalej. Nie stać nikogo. Super, można pozazdrowić. Chwilówki, dobra. Tirówki? Nie, chwilówki. Chwilówki. Nie wiem, czy to pod medialnie trzeba przełączyć. Nie wiem, co? To takie kobiety, które prowadzą tiry. Dobra, Rata, Renata, Krata, Żywot, Frankowicz. Dwa podpisy, nic nie? Słuchać? Chłopaki? A przełączyłem. Raz przełączyłem. Nie spłacane są od poniedziałku.
czas. O, 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 o. By przyszedł ostatni, by przyszedł ostatni raty czas. Zapomniał w życiu, zapas się, jest zaburzony, staje na wagę i coś sobie uświadamia. Stanąłem na wagę, trzy cyfry jak co dzień, chyba ze mnie śpią. I nasz bohater idzie do świątyni, młody odmuszczony, zapasiony, do końca życia zadłużony. Nie zaspokaja swojej żony i ciągle, ciągle ogląda porno strony. I nasz bohater postanawia zmienić gruntownie, przemodelować swoje życie. Pojadę na stację, zaleję do pełna i ucieknę stąd. Wyrzucę komórę, by nie być jak ten na smyczy pies. Pojadę do studia, poszeję paszyta, wody dużo będę pić. Poproszę o prawość i wreszcie normalnie zacznę żyć. O, 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 o. Wreszcie normalnie zacznę żyć. Obrót zmysłów, wiosny mrok. Jedna noc, potok wyznań, burzący głos. Jedna noc, czułe szepty i ciepła dłoń. Jedna noc, on i ona jedną są. Budzi mnie co dzień, co noc. Nie pozwala.
opinia ludzi z miasta. Wielu poznałem mężczyzn, którzy stracili firmy, stracili zdrowie, stracili dzieci, bo tak bardzo kochali. A nie spotkałem żadnej kobiety, która tak się stoczyła, jak stoczył się mężczyzna. To moja opinia z miasta. Gram na mieście od roku, spędzam tam około 8 godzin na ulicy, więc myślę, że mam więcej na ten temat do powiedzenia. A teraz piosenka, która ma dodawać skrzydeł mężczyznom. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Piosenka, która mówi o mężczyźnie, który po kilku latach zniewolenia, bo dał sobie wejść na głowę, powiedział dosyć, poczuł się mentalnie wykastrowany, kiedy patrzy w lustro, nie poznaje siebie. Możecie mnie nie lubić, możecie mnie nie słuchać, ale mam nadzieję, że posłuchacie tej piosenki, która jest zrobiona z delikatnym uśmiechem w kierunku i pań, i panów, bo to nie chodzi, że facet zmienia kobietę, a kobieta faceta. Chodzi o to po prostu, że ludzie na początku się biorą jakimiś, a potem się zmieniają, tak jak traktują się jak klocki Lego. Za chwilę będę o tym śpiewał. Więc wysłuchajcie do końca. Piosenka, rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. A co taka cisza, co? Wy myślicie, że, taka, że taki przyjdzie grajek z ulicy, taki będzie trzaśnie, to będzie pił ciągle piwo i gadał głupoty. Poruszyłem bardzo, tak mi się wydaje, ważki temat, który dotyczy, myślę, że każdego prawie z nas. Dobra. Gotowy? Jak ten Mojżesz, będę was prowadził. Mężczyźni, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja myślałem, że ta piosenka doda skrzydeł i jaj facetom, a na mieście jak śpiewam tą piosenkę, to wszystkie kobiety mają niezły ubaw, a faceci są smutni. Bo nie mają jaj. Bo nie mają jaj. Brawa! Nie mają jaj? Brawa dla facetów, którzy nie mają jaj. Ta piosenka, mam nadzieję, to zmieni. Jak mi grasz, rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć, jak mi grasz. Najpierw bierzesz mnie całego, potem zmieniasz tak, jak klocki Lego. Dobrze rzucić, tam to zmienić, żywe drzewo, ale bez korzeni. Po co grałaś mnie takiego, skoro chciałaś mieć nieć innego? Śmiać się nie chcesz, pękaj się, marzy ci się tylko w Mercedesie. Chcę ciebie żurnas, chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie żurnas, rzucę ciebie żurnas, chcę tańczyć tak jak grasz. Rzucę ciebie żurnas. Coś się kino, kino kawa, no i z łaską raz w miesiącu seks zabawa. A z własności, wielkiewości, trudno szukać tu nic miłości. Ciągle zmieniasz moje plany, pakuj się i jedź do swojej mamy. Chcę ciebie, że raz, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, że raz, szukę ciebie, że raz, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, że raz. Mam tu swoim bankomatem, ja chcę zawsze być twoim chłopakiem. Nosisz kwiaty i muszelki, a nie jak ten makler czerwone szelki. Kiedyś była przed mnie blisko, stworzyła nam w domu opisko. Dzieci rodzić, obmów dzielić, na Facebooku nie pierdzieli. Chcę ciebie, chcę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, chcę nas, chcę ciebie, chcę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, chcę nas, chcę ciebie, chcę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, chcę nas, chcę ciebie, chcę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Chcę ciebie, chcę nas.
pogrzebie i tak mnie natchnęło, to Mamo, mamo, nie jest tu tak samo, więc zapraszam do wysłuchania tej ballady i będzie miło mi, jak jakieś brawa będą, bo to ważna piosenka. No. Dziękuję bardzo. Boku, filmuję.
mieć furę, najlepiej white. Jestem już city, okej, okay, alright. Kawa Starbucka wciąga jak hasz. Hello, how are you? Good day, good night. Good day, good night. Skacz, słoiczku, pęd, słoiczku. Wal, słoiczku, hop przez płot. Skacz, słoiczku, pęd, słoiczku. Wal, słoiczku, hop przez płot. Hop. Czyli to 1% ludzi. I tak sobie wyliczyłem, jak na świecie Polaków jest 60 milionów, 1% to 600 tysięcy. Kurde, jak sprzedam 600 tysięcy, bo nie wiem, czy wiecie, no chcę sprzedać dużo płyt, żeby sobie kupić Porsche Panamera, co? Pasuje do mnie, nie? No co? Muzyku nic nie... To źle? Ja otwarcie mówię o swoich marzeniach i chcecie... Będę miał wiśniowe Porsche Panamera, zrobię filmik dla młodych ludzi. Masz Porsche Panamera? Kurde. A to co? Widzimy się po koncercie? Białe. Białe? A teraz się okleja chyba, co? Za trzy koła? Nie? A cię stać, to przemalujemy. Słuchajcie, chodzi o to, mój zryw to trochę taki bunt przeciwko korporacjom, przeciwko temu, że się wmawia różne rzeczy, które są nieprawdziwe. Chodzi o manipulację telewizyjną, prasową i radiową. I chodzi o to, że jak ja zarobię w końcu hajs, to zrobię filmik i powiem młodym ludziom, patrzcie, jak żyje się z pasji. Pielęgnujcie swoją pasję, to co macie w sercu, bo każdy z was rodzi się z wieloma talentami. Ja swój talent przekuwam, ty też masz talent. Każdy. Picasso powiedział, że człowiek rodzi się z kilkoma talentami. Kiedy umiera, jest stary, nie ma już żadnego talentu. I to prawda. Spędzasz czas, pochłania cię coś, co nie jest ci potrzebne, a zapomniałeś o tym, z czym się urodziłeś. Więc dlatego ja chcę, żeby młodzi ludzie żyli z pasją. Jakieś rękodzieło, garnki, kubki, koszule, cokolwiek. Nie wiem, jak to zrobią, ale chodzi o kreatywność. Dobra, to co? Chcecie jeszcze coś ode mnie? Jeszcze? Dobra. To skoro tak już mówiłem o ulicy, ułożyłem taką piosenkę. Ta piosenka jest dla mnie. Dla mnie, o mnie. Param, param. Biorę akordeon. Param, param. To jest ciekawa rzecz, bo tam padają właśnie słowa, kiedy pani staruszka przyszła na ulicy i powiedziała do mnie, proszę pana, bo ja tam śpiewam, biorę rower, posprzątałem już dom cały, biorę rower i dwa pedały. I przychodzi do mnie staruszka i mówi, proszę pana, tyle tych pedałów wszędzie i pan jeszcze o tym na ulicy śpiewa. Kurczę, i nie wiedziałem, co powiedzieć. A naprawdę, a te param, param, to niektórzy myślą, że jaram, jaram. Ale to naprawdę chodzi o archaizm. To już wyszło z mody, to słowo. Parać się czymś, zajmować się czymś. Więc ja się param muzyką na ulicy. Byłem wam winien to wytłumaczenie, no bo możecie się jeszcze nie połapać. No co, dobrze jest, nie? Na Pradze, z Witkiem. No, dobra. Generalną dla was, to była próba dla was. Wiecie, ja grałem teraz w żaganiu tydzień temu i podpuściłem ich.
bo oni w ogóle się nie ruszali. I mówię, wiecie, jak gram w stolicy, to wszyscy od razu przy drugiej piosence już potrafią wybijać rytm. A wy na prowincji potraficie? I oni to tak sobie wzięli do serca, że zaczęli klaskać. Ale to lipa, lipa jest tutaj i była tam. Ale mam nadzieję, że za chwilę będziecie potrafili do tego rytmu wybić, dobra? Ty, to jest już na 10. piosenka, to już nie ma żartów, ja za chwilę idę do domu. Kolega przyjechał, Bimber czeka. Uwaga! Raz, dwa, trzy, i... O! Spalony, nie ten dźwięk, jeszcze raz. Param param param.
Słuchacie tego, co gram, że oglądacie, o czym mówię, o czym śpiewam. W październiku będzie płyta, to jest ostatni nasz numer, param, param. Zaśpiewamy jeszcze raz te proste słowa. Z nami był Wojtek Kidoń, genialny perkusista. Wielkie brawa. Brawa dla Dominiki, mojej muzy z trzypaczki, której nie ma, ale wielkie brawa dla niej, bo to zostanie nagrane. Jak to odsłucha, to się ucieszy. Brawa dla Ryszarda, mojego przyjaciela i mojego impresario, który się mną opiekuje. No i przed wami został skromny uliczny muzyk, Witek, muzyk ulicy. Organizatorów, bo teraz chciałbym piosenkę zagrać na akordeonie, ale stojąc, bo to bardzo szybka melodia, więc gdyby ktoś mógł mi pomóc, zaśpiewamy Grażynko. Grażynko! Warszawa! Warszawa. W ogóle historia tego utworu jest taka, że kiedy siedziałem na ulicy, to zastanawiałem się, jak poderwać nieznajomą dziewczynę nieznaną piosenką, no bo nie można w kółko śpiewać Biały Miś albo Rzeki Przepłynąłem, Góry Pokonałem. Można, jak się wypije pół litra, to można wszystko. Ale wymyśliłem taki utwór, który zaczyna się od słów: już motyle w brzuchu są, robią fru 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 i latają tam i tu. No i wiecie, te motyle w brzuchu, każdy chyba wie, o co chodzi. I każdy reaguje, każda dziewczyna reagowała i każda się uśmiechała, więc do tych motyli ułożyłem utwór o Grażynce, bo jakoś tak Grażynka w polskiej twórczości mało się chce. Więc możecie za to zapłacić i stówkę, albo 200. Tu jest utwór, ja się w tobie zakochałem, więc jest ich chyba 10 czy 12. Mam nadzieję, że będzie kolejka. A to po. Dobra, zaczynamy. Grażyna. Przed słoikami powinienem krzyczeć: hej, słoiki, hej, słoiki, dajcie mi wasze staniki. A teraz, no śmiacie, no. A przed Grażyną to co? Hej Grażyna. Daj mi pięknego syna. Chodź, zrobię ci syna, coś takiego. No stale syna, nie? O, podobnie myślimy. To ile masz lat? 25. Cztery dychy mówisz, tak? Dobra, Grażyna. Gotowi? Hej! Już motyle w brzuchu są, robią fru 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 i latają tam i tu. Spać nie mogę, tylko pić. Och, jak słodko, słodko żyć. Och, jak słodko, słodko żyć. Hoppa! Hoppa!
się mi czciowy star. Idę po co zrywam kwiaty, zakochałem się od dar. Ty sprawiłaś, że me serce ciągle tylko śpiewać chce. Oj Grażynko, jak ja mocno kocham cię. Raz, dwa, trzy, Grażynko. Latają tam i tu. Spać nie mogę, tylko pić. Och, jak słodko, słodko żyć. Och, jak słodko, słodko żyć. Gra, gra, gra. Co we wrześniu nie pomogli, a tu został gruz. Na tych gruzach budowali dziadek z babcią, no i stali. Miasto, które jak ten Feniks odrodziło się. Odrodziło się. Odrodziło się. Pamiętaj.
pamiętaj, masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupicie nic. Pamiętaj, pamiętaj, masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupicie nic. Kochamy muzykę, żyjemy muzyką codziennie. Chcemy zaszczepiać pasję. I zbieramy na tym portalu polakpotrafi.pl. To portal, który przyjmuje ciekawe pomysły. Nasz pomysł, naszą płytę został zaakceptowany. Zbieramy, mamy jeszcze 30 chyba dni. Wpłacono już ponad 7 tysięcy złotych. Brakuje jeszcze 22, bo zbieramy 30 na całą płytę. Więc gdybyście mogli znajomych poinformować i wy. Po 20 tysięcy mam lajków na mojej stronie Witek Muzyk Potrafi. Gdyby każda osoba z tych, które mnie polubiły, płaciły tylko 1,5 złotego, rozumiecie, 1,5 złotego, w tłumie jest wielka siła. Ja was uwielbiam. Super, dziękuję. I liczę na wasze wsparcie, bo to płyta, która będzie miała tytuł Gram dla was, bo ja naprawdę gram od rana do wieczora na ulicach dla was. Biegniecie, śpieszycie się. I ja się bardzo z tego cieszę w ogóle, że mam taką robotę i cieszę się w ogóle, że wy to czujecie, co ja robię. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście cudowni i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa!